Witamy w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego gotowania z okazji Święta Dziękczynienia. Nasz indyk jest już w piekarniku, piecze się i tutaj bardzo ważna wskazówka, o której nie powiedzieliśmy wcześniej, czyli... Nie wolno otwierać piekarnika i podlewać indyka pod żadnym pozorem. Agnieszka, nie otwieraj piekarnika. Wiem, nie otwieraj piekarnika. Że ludzie nie mogą opanować tego... tej potrzeby, tego instynktu, żeby tam zajrzeć, że tak powiem, na żywo, ale proszę mi wierzyć, że on nie może być otwierany. Wbrew temu, co się wydaje, że trzeba go podlewać i tak dalej, piekarnik ma być cały czas zamknięty. To trochę tak jak z ciastem, prawda? Bo nie urośnie. Tak jest, bo on może opaść. Jeżeli się na ciasto popatrzy i otworzy piekarnik zbyt wcześnie. I następna sprawa z indykiem, proszę pamiętać, że nie można go wyjąć na stół i zacząć kroić. Wyjmujemy indyka z pieca w tym momencie, kiedy wyskoczy termometr, nie trzymamy jeszcze 10 minut, żeby jeszcze na wszelki wypadek, czy nie jest surowy, nie. Jeżeli mamy termometr, to jest idealnie zrobione mięsko, wyjmujemy natychmiast, wsadzamy na blat, przykrywamy folią i czekamy 20 minut. Jeżeli indyk jest naprawdę wielki, typu 24 funty, możemy czekać nawet 25 i 30 minut. Wtedy on nie straci temperatury, ale będzie łatwy do krojenia i wchłonie te soki. Będzie soczysty. Czyli indyk musi odpocząć. To są takie dwie wskazówki odnośnie indyka. Do alkoholu, no to wiadomo. Co tygrysy lubią najbardziej podczas dziękczynnego pożywienia. Czy wtedy, kiedy on sobie odpoczywa, 20-25 minut, już można czegoś się napić? Ja myślę, że tak. W momencie, jak indyk jest jeszcze w piecu, mamy już w domu gości, przyjaciół i rodzinę, prawda? Podajemy jakieś oliwki, jakiś serek, jakieś orzeszka, czy można coś zrobić, jakiś pasztecik i tak dalej, i tak dalej. I zaczynamy chyba od aperitif, czyli od koktajlu. Na wzbudzenie apetytu. Tak jest. Niektórzy ludzie zresztą na konto Święta Dziękczynienia nie jedzą od rana. Nie polecam tego sposobu, jeżeli chcą się napić drinka przed obiadem. I dlatego podajemy jakieś tam małe rzeczy do zagryzienia. Ja chciałam zapytać o ten aperitif, bo znane są różne rodzaje, to zależy pewnie od gustu, od tego, co komu smakuje, ale taka lampka prosecco na przykład też może być. W każdych warunkach przed obiadem większym, mniejszym, bardziej uroczystym czy mniej, lampka prosecco albo szampana, albo jakiegoś wina musującego, dobrze schłodzonego, jest idealnym aperitifem. Przez ostatnie może 3-4 lata, 3 lata przynajmniej, bardzo modnym aperitifem, koktajlem jest Aperol. Ja osobiście nie jestem fanką, dla mnie jest to drink za słodki i wydaje mi się, że jego popularność już przemija. Natomiast na fali alkoholowej mamy teraz bardzo klasyczny koktajl włoski, pochodzenia włoskiego, który nazywa się Negroni. Negroni jest to dosyć, że tak powiem, o dobrej mocy koktajl, także proponuję wypić tylko jeden. Składa się on z Campari, czerwonego wermutu i ginu. Po kieliszku tych wszystkich składników, czyli Campari, czerwony wermut słodki, bo nie ma innego wermutu czerwonego, i gin. Kładziemy na lód z przybraniem plasterkiem z pomarańczy. Zamieszamy. On jest wtedy gorzki, ma taką goryczkę, bo i gin jest troszkę gorzki i Campari jest gorzki. Także jak ktoś nie lubi takich gorzkawych rzeczy, ale one są doskonałe na apetyt, ponieważ ta goryczka powoduje wytwarzanie śliny, czyli wytwarzanie soków trawiennych i tak dalej, i tak dalej. Proszę spróbować. Negroni jest teraz szalenie modny. A potem jak zasiadamy do obiadu, to tradycyjnie można by powiedzieć, mówi się o tym, że do drobiu białe wino, ale nie do końca tak jest, prawda? Tak jest. Że tak powiem, te reguły bardzo się tak poluźniły ostatnio, ale zacznijmy od tego, że skoro mówimy o święcie dziękczynienia, to mówimy o święcie amerykańskim. Jeżeli mówimy o święcie typowo amerykańskim, to podajemy do indyka amerykańskie wina, prawda?
Od wielu, wielu lat obszarami produkcji wina nie jest tylko Kalifornia, ale praktycznie wino produkuje się prawie w każdym stanie. Nawet w Illinois. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to oczywiście może sobie zwiedzić winiarnię. Wino kalifornijskie poleciłabym, albo no z innych obszarów, ale takich bardziej znanych, a nie tak jak Illinois, czy Idaho, czy Iowa, czy Texas. Więc co proponuję? Albo Chardonnay, albo Sauvignon Blanc do indyka, albo kalifornijskie, albo Pinot Noir. Pinot Noir powinno być koniecznie z Oregonu. Niestety te wina z Oregonu, a szczególnie z Willamette Valley, to jest najlepszy obszar do produkcji Pinot Noir. Niestety one są dosyć drogie, powiedzmy $30 i w górę, także to nie jest budżet winowy na każdą okazję, ale od czasu do czasu można sobie pozwolić. Niektórzy lubią Merlot, ja też bardzo lubię. Po powiedzmy dwóch kieliszkach białego wina można trzeci wypić czerwonego i albo, tak jak mówiłam, Pinot Noir, albo specyficznie amerykański szczep, czyli Zinfandel. Też z Kalifornii, najlepszy jest z okolicy Lodi, Kalifornia. To do wina. Mamy tutaj też postawione kieliszki. To po to, żeby porozmawiać o tym, które wino jakiego kieliszka, że tak powiem, potrzebuje, bo niektóre potrzebuje pooddychać, inne nie. Ten kieliszek to oczywiście nikt się raczej nie pomyli. To jest kieliszek do szampana, czy też do wina musującego. Ale mamy tutaj jeszcze trzy, które wyglądają dość podobnie, więc zdradźmy może, co możemy w nich serwować. Wina jest, powiedziałabym, może z 8 typów, ale tak jak jest kieliszków w Belgii do wina, do piwa belgijskiego, każdego rodzaju piwa jest inny rodzaj kieliszka i to jest fascynujące. Do wina białego taki kształt bardziej tulipanowaty albo w każdym razie z mniejszą taką kopułką na dole będzie zawsze dobry. Do wina czerwonego, cięższego dajemy duży kieliszek i proszę pamiętać, żeby nalewać go powiedzmy tam 1/4. Wtedy możemy bardzo ładnie to wino zamieszać i ono oblewa ścianki nam kieliszka, wydobywa aromat. Przed łykiem należy go ładnie powąchać, jest tym większa przyjemność picia wina. Ten kieliszek można podawać, w tym kieliszku można podawać, to jest taki jakby uniwersalny kieliszek. Ma dużą pojemność, można dobrze powąchać, wyczuć aromat. I białe, i czerwone jest absolutnie ok. Także ważne jest też, żeby kieliszek był cienki, najlepiej kryształowy. Można dostać w naszych sklepach. W Crate & Barrel jest bardzo dużo kieliszków kryształowych. Niektóre są z Polski, niektóre są z Czech. Te czeskie są tańsze, tanie i bardzo dobrej jakości. A te polskie jest Krosna. Krosna, tak. Od wielu lat Ameryka importuje, Crate & Barrel importuje polskie szkło. Zresztą nie tylko kieliszki, ale i różne wazony i tak dalej, karafki i tak dalej, i tak dalej. Także polecam, żeby kupić kieliszki. No niestety jest to inwestycja nietrwała, bo coś o tym wiemy, że kieliszki się tłuką, no ale jest większa przyjemność pić z kieliszka odpowiedniego, on musi mieć odpowiednią wagę, powinien wydać odpowiedni dźwięk, okej, okay? I wtedy poznajemy dobrą jakość szkła i kryształu. No trudno, no trzeba, można dostać na sejlu, szczególnie czeski kryształ, nazywa się tutaj Bohemia. Z takiej firmy. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak zakończyć temat win, pożegnać się z Państwem i otworzyć wino, chciałam powiedzieć. Nie wszyscy piją wino. Ja na tę okazję przygotowałem sobie prezent, który dzisiaj otrzymałem z okazji święta Dziękczynienia. To raczej wino nie jest. To Chardonnay. To jest Chardonnay i Pinot Grigio. Ale też jest odpowiednie? Może być. Bardzo dziękuję. Ono jest troszeczkę... No powiedzmy sobie, nietradycyjne, zrobione dla efektu w tej butelce. No i jest efektowne, trzeba przyznać. Tak. No i
ma też wartość użytkową, ponieważ po wypiciu może służyć jako wazon pod jedną piękną, długą, czerwoną różę. Albo jako świecznik. Również. Dziękujemy bardzo Ewie Różycki, specjalista kulinarny, a jak też widać po tym, co teraz opowiadała, również koneserka i znawczyni win. I szkieł. I szkieł również, jak się okazuje. Dziękujemy bardzo i życzymy wszystkim na zdrowie. Pozdrawiamy i serdecznie. I dobrego, smacznego indyka. Nasz się jeszcze robi, ale na pewno zobaczycie, jak już będzie gotowy, jak pięknie wygląda. Jeżeli chodzi o smak, będziecie musieli polegać na nas. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Oglądajcie nasz fanpage Ameryka po polsku. Cześć.